Państwa. Mnie to śmieszy, proszę Państwa, że ta firma Cross Financial, że to poprzednie, te komentarze poprzednie, audycja, wizualizacje poprzednie dla radia Koncita tu, przerwałam, no bo po prostu patrzę, że jakiś numer tu wydzwaniał, Cross Financial. To jest taka lichwiarska instytucja firmy pozabankowych, która gdzieś tam z Gdyni nadaje, proszę Państwa, spod Gdańska, z Gdyni, z północy Polski. Jak to możliwe, żeby Polska dopuściła do działalności, dopuściła Elbląg, dopuściła Gdańsk do czegoś takiego, żeby tam był taki koń trojański, po którym skacze wesz szachrajka, pchła szachrajka asa. Jak Państwo chodzicie w internecie, jesteście, biegacie po internecie, latacie, chodzicie po internecie, jesteście w internecie, to Państwo pewnie, no czy braliście pożyczkę, czy nie, no nie wiem, ale tam ciągle wyskakuje jakaś firma Assa, która współpracuje, a to z tym, a to z tamtym. Oczywiście, że lichwiarska, no bo przecież w Banku Polskim nie ma żadnej takiej firmy Assa, czy takiej firmy podobnej. Że firma Assa już tak padła bruku i nisko. Basia Bobolina, zobacz, nie będę się do niej odzywała. Basia Bobolina z Solca. Ja mówię, że Globulina ze Stolca. I ona, proszę Państwa, tak po tych wernisażach łaziła. Już ona powiedziała, że olewa te biedne wernisaże warszawskie, tylko będę chodziła do kasyna. Ta na biało, siwa taka. Basia. Breżniew mówi, że on jako ten bezdomny chciałby, żeby Basia Babolina wzięła go do domu. Ja mówię, słuchaj, Basiu, weź go do pralki, weź go do lodówki, weź go wykąp go do wanny, wymyj go, wykąp go i po prostu będziesz miała. A może tam coś jest w tej bibliotece? Będziesz miała męża, a ona skąd? A ona nie chce, a ona nigdy, a ona się nie podda. Gdy nadaje nasze radio? Tok FM, Eurokoncita, Barbie Baby Langström Extra. Już jesteśmy praktycznie w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego i chodźmy, dojdźmy do tej Boboliny ze Stolca, Globuliny ze Stolca. Po co ona poszła do biblioteki? Ale prawdopodobnie w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego jest może jakieś ogrody, może jakieś targi. I ona, jak już nie chce chodzić na te wernisaże, bo to są kubeczki plastikowe, takie imprezki są, wiecie Państwo, biedne, katolickie, moherowe, no to ona. Przy okazji myślę, że może tu trochę w tej bibliotece przy książkach. No, coś będzie. No, póki co wszystkie te trzy osoby, co tu stoją, to kopcą papierosy. To są wszystko kopcące, sące, tłoczące, proszę Państwa. Są ze wsi. To wszystko tu przyjeżdża ze wsi. Także, proszę Państwa, o czym my tu mówimy? Co my tu komentujemy? No, gdzie ta nasza Basia? Szukaj, Basia, kochana. Gdzie jest Basia, kochana? Gdzie ta Basia?